Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. No i mamy tą robotę na boku, tak, słuchajcie, tutaj bank, no, dobrze mówię, Paul, tak? Paul tutaj sugeruje nam taką robótkę na boku, Don nas robi w konia, to chcemy sobie dorobić. Jakby nam było mało, no dobra, działajmy, oglądamy, zobaczymy, jak się będzie tutaj dziać. The next day, I went to Polly's like we arranged. Jest domek Paula. So what, Tom? What's with the sudden change of heart? I didn't think you wanted to do it. That was when I still thought that Salieri wasn't using us. Now I know that he is. Well, you're certainly right there. So would you do the bank? What about Sam? Hey, you heard him. He's worried about what might happen and the Don coming after us. So if you want to do it, it's just you and me. What do you have to say? First, I'd like to see this bank. Then I'll listen to your plan. Fine. We can go and look at it right now. Okay, let's go. No dobra, idziemy. Aha, no dobra. Na przykład ja bardzo cenię sobie gry właśnie za takie detale, nie? To są takie, no, ktoś by powiedział, takie, a po co to, nie? Przecież to ani nie daje nic do rozgrywki, nic, ale jednak wiecie, musiał wziąć, zamknąć te drzwi, przekluczyć, tak? Nawet widzieliśmy klucz w jego dłoni, tak? I nie zapominajmy, jak brzydka jest to grafika, tak? Znaczy, brzydka. Brzydka jak oczywiście na dzisiejsze czasy, tak, bo jak na tamte to była bardzo ładna. Follow me. Take the train. It ain't far. Kolejką? No dobra. Jest też ciekawe, że tutaj gdzieś tramwaj, jak pamiętam, to chyba nie poznajemy, ale tu faktycznie, no bo ktoś, kto na przykład grałby w mafię, mógłby myśleć, że ta kolejka jest taką lipą. Gdzieś tam jedzie, niby coś jest, ale jej nie ma. A tu ewidentnie twórcy gry nas informują, że jest taka opcja, można sobie wsiąść, nawet trzeba się rozejrzeć, nic nie jedzie, okej, idziemy. Tak trzeba, tak. Życie ma się jedno, słuchajcie, nie? Chociaż punktów HP ma się 100, ale życie jedno. No właśnie, tak fajnie, w ogóle. Z tego co pamiętam, to w tej The Infinite Edition, czyli w tej takiej takim remake'u, tak, Mafii, to chyba nie ma kolejki, tak mi się kojarzy, tak? A szkoda, nie? A szkoda, bo to faktycznie też jest jakiś taki smaczek. Że możemy sobie wsiąść w tramwaj, możemy sobie wsiąść w kolejkę. No jedno co nie możemy, co też by się wydawało logiczne, to wziąć taksy. To bo w sumie też, jeżeli możemy tramwajem, możemy kolejką, to w sumie powinniśmy móc też wziąć taksi i po prostu sobie zażądać, że jedziemy. Oli, żeby cię jechał, nie potrącił. Ty. Rozumiem, że tak trochę dla niepoznaki, tak? Jedziemy! Powiem, że naprawdę, patrzcie jaka to jest grafika. Ja wiem, że to jest... Okej. I to jest ta forma taki jakby naklejenia zdjęcia, tak? Na model 3D. Ja się nie znam oczywiście na grafikę, w tych rzeczach, no ale naprawdę uważam, że jak na tamte czas to wygląda no fenomenalnie. Nie? Naprawdę wygląda, że to jest twarz człowieka, nie jakieś kwadratowe, nie wiadomo co. To samo możemy oczywiście powiedzieć o innych tutaj. Dobra, ci trochę, dobra, ci dobra. Okej. Okay. Ci o wiele, wiele zdecydowanie gorzej wyglądają. To naklejenie jest o wiele gorsze. Tutaj ewidentnie jest po prostu zrobione to lepiej. Czyli przy tych głównych bohaterach. A nie mamy nawet zaznaczone, gdzie po prostu musimy się słuchać Paula.
szczerze wam powiem, co prawda my nie korzystaliśmy, ale można też z kolei korzystać po prostu wykonując inne misje, tak? Moglibyśmy równie dobrze sobie wysiąść na przykład za dwa przystanki, sobie podejść, tak? Lukasa, Betonę. No jak wolimy, może uciekać przed policją tędy, nie? Czyli wchodząc. Myślę, że to nie byłoby głupie, tak? Bo pewnie nas nie widzieli, byśmy jechali. Myślę, że ta gra nie ma takich... Ja nie pamiętam, przyznaję się. Ale myślę, że ta gra nie ma raczej takich mechanik, które gdzieś tam by zapamiętały, albo może by, wiecie, wsiadł do tramwaju, to wiemy, że będzie na następnej stacji, to szybko tam i oni tutaj od razu wejdą i będą robić sieczkę. Albo po prostu zatrzymaliby ten tramwaj, tak? Przecież jakby przestępca był. A my? My zostajemy, dobra. Też ma twarz zmęczoną pracą i życiem, słuchajcie. Szkoda, że nie możemy usiąść. Też trochę klimatycznie by było. Szczerze nie pamiętam, gdzie jest ten pan. Chociaż to, myślę, że taki spoiler, ten spoiler, to jest chyba ten sam bank, gdzie była ta skrytka, gdzie, nie wiem czy pamiętacie, gdzie była księga rachunkowa, tak, mafii, którą przyjęliśmy, którą mieliśmy zabić Franka, ale no, darowaliśmy mu życie. Jedziemy dalej. Wydaje mi się, że to ten sam bank, ale... też pewności stuprocentowej nie ma. Taki spokojny, na pewno będzie spokojny, słuchajcie, odcinek, bo dużą część odcinka będziemy sobie jechać kolejką po prostu. A czemu by nie? To też fajne, niefajne oczywiście, każdy by powiedział inaczej, że jest ten system zapisów w tej grze. Że wiecie, tu nie mamy na przykład ilości slotów czy coś, no ja bym też pokazywałem to gdzieś tam było. No nie chcę teraz stopować po prostu, bo szkoda, żebyśmy nie jechali, żeby wam to pokazywać. Że po prostu tu mamy to wszystko zapisane, tak? Możemy tak naprawdę w każdym momencie zacząć każdy rozdział, podrozdział, w którym momencie chcemy. Żeby sobie po prostu odświeżyć, pograć, pobawić się. No dobra, myślę, że teraz już chyba będziemy wysiadać. Raczej do tej jednej dzielnicy nie będziemy jechać. Zakładam, że bank będzie właśnie tutaj. Typowo w mieście. W sumie to jest, tak sobie teraz myślę, jest bardzo ryzykowne, no bo jeżeli sam wie o planie ataku na napadu na bank, to no, oczywiście będzie głośno, będzie w gazetach o tym napadzie, no to sam od razu się domyśli, że to my i pytanie jest tylko takie, czy sam będzie nam wierny i powiedzmy, póki Don nie spyta wprost, to nie powie, czy po prostu od razu by poleciał i doniósł na nas, tak? 60, tak się chyba mówi teraz, nie? Tak się jest. To tam artykuł 60, coś tam, nie znam się, ale słyszałem o tym. Jest i bank, słuchajcie, to chyba to. Chyba nawet Narodowy Bank. Pierwszy nawet. No dalej, Pauli, bo nudny odcinek będzie. Mam nadzieję, że nie. Właśnie to jest ta gra, że ona nam wręcz każe czuwać się w klimat. To ma sobie iść po prostu, bo oni sobie idą jak na spacer, spokojnie. Oni nie jadą jakoś szaleńczo, nie wiem. Cud nie widy. No dobra. Chodzimy, tak? Czyli. So this is it. It ain't too big, it ain't too small. Let's take a look inside. Hmm.
good day. Good day. Yes, please. I'll okay. Take out $5. We'll start here your in the name hall. Is? Run in here and shout that it's Victor a Mani. Those two guards will probably just give up. If they want to play heroes, liquidate them. As soon as they're out of the way, we gotta get the keys to the safe. We'll have to find out where they are. From the what's that supposed to mean? I think they'll talk that's with it. Guns I'm at their through heads. With this bank. You go I through that door behind the counter after you get the key. The door leads to a corridor. On the right is a staircase down to the safe and upstairs to the office. You have the keys, go straight to the safe. Otherwise, you'd have to get them somewhere upstairs. Downstairs, there will probably be more security guards. You'll have to deal with them alone while I keep everything in check upstairs. Downstairs, there's a large safe that you got unlocked. Then you just gotta get the dough and get out. That's everything. Okay. Let's go. You better get out of here. No dobra, powiedzmy, że coś z tego planu pamiętam. Słabo. A no po prostu wejdziemy, zaczniemy do wszystkich strzelać jak do kaczek, weźmiemy klucz i pobiegniemy po kasę. Ten to nie wygląda na kozaka. Goodbye. Goodbye, goodbye. O, patrzcie, mam tak. Teraz w każdej grze by tak było, nie? Normalnie, że możemy sobie wejść do banku. Zulisa, tutaj to musiało być wczytywanie. The bank is connected to the home security system. Even with radio, cars can't get here for 5 minutes. That means we'll have 5 minutes from the time we get in to do everything and then disappear. We'll need some wheels. It's stupid to get a car from Ralphie, because he'll tell Salieri. You'll have to get a good, fast set of wheels, Tommy. For you, that shouldn't be a problem. No, it shouldn't. I think Lucas would know something. Okay. Try to get something fast. I'll need it. I guess they won't just let us leave. Even if we get out of the bank in time, we could still meet the cops in the city. And how do you want to deal with them? Head to an abandoned joint right in Hoboken. It has Palmero Club written on the wall. Great. There's still a little problem with guns. I have my own stuff, but you don't. We'll need to get some kind of heater. I think I know a place where you can pick one up. Where's that? It's pretty far. It's probably best to go by train. Get on here and then go to Hoboken. Get off at the central Hoboken station. I'm going the direction from which you came by the train. To the nearest crossroads. Under the elevated railway, there's a road. Follow that and turn left at the next road. You'll see an old movie house called the Twister. At the side entrance, you'll find Yellow Pete's shop. Tell him I sent you. He should have something. I'll do that now. I'll get some weapons, then the car, then I'll stop by your place. Yeah, pull in front of the building and honk your horn. The janitor's always locking the door. I'll come down and we'll go. I'll see you later. No dobra. Jakoś, powiem szczerze, nie czuję się za dobrze, tak oszukując Dona, tak? Mimo iż, no, też nie zachowuje się za dobrze, tak? Za jakoś pozytywnie. Myślę sobie, że tutaj nam każą, ale może... podjedziemy, dobra, do... Po broń, tak? Pojedziemy może... Jeszcze tą ciuchcią, ale potem chyba jakieś autko sobie zgarniemy, po prostu z ulicy, tak ukradniemy, tak? Bo ta sama baba jedzie. Śledzi nas. Ona na bank jest od Dona. Ona wie. Chodu. Podoba mi się to miasto. Naprawdę. Jak na tak starą grę. Ja wiem, że wiele razy to mówi. Cały czas to powtarzam. Ale naprawdę jak na tak starą grę. To jest tak dobrze zrobione. Zwężenie dróg, że jeden nie mógł przejechać, co? Czy dziwne, czy są tory? Nie ma tutaj jakiejś sytuacji dziwnej, tak, że wiecie, na jeden tor muszą wjechać. Z jakiegoś powodu stał. O, to chyba był ten twister. O którym mówił nasz kolega. Dobra, rozejrzyjmy się, a tam bym jakieś auto przytulił. No ale też jakieś, wiecie, takie porządniejsze, no nie taryfę, nie? O! Myślę, że...
jest odpowiednie. Jak na takie tylko przygotowania. Jak nie umiesz? Co ty? Już masz takie. Teraz to zmyślasz, Tommy. Oj, Tommy. Takie tutaj bajery to będzie to. My, ale nie was. My, ale nie nas. No dobra, no idziemy jeszcze ten kawałek tutaj na piechotę, no ale jakieś auto jednak, to najwyżej weźmiemy byle jakie, no. Jakieś potrzebujemy. Już nie będę cały czas ciuchcią jeździć. O, jest Twister. Ciuchcią i na pieszo. Otwierać, policja. Otwierać, mafia. To jest Pauli na świecie. Siema, może zamkniemy, co tak, nie? Otwarte ma być, tak? Każdy może wejść, policja, wszyscy, tak? FBI, CIA. No dobra, okej. Okay. Okay. Son, what brings you here? Paulie sent me. We need some weapons. Right. Paulie. Yeah, I know him. At least I think I know him. That short, moody guy, right? You could say that. Still working for Salieri? Yeah. Well, give that old Goomba my regards. Sure. Anyway, the weapons. Sure. Yeah, so what does Paulie need? Oh, możemy sobie wybrać. Fajnie. No to tak. Myślę, że strzelba. Tak sobie myślę, że mogliśmy na końcu wziąć broń, ale nieważne. Myślę, że kolcik. To myślę, że nie. Myślę, że zwykły kolt. Myślę, że magnum. To raczej nie. No, no, dobrze, okej. Okay. That should be everything. Great. Wszystko? I won't keep you from your work, Sonny. Now you say hello to Paulie. Szczerze, głównie i tak będziemy działać z strzelbą. A zobaczymy, czy mogę jeszcze. A coś mogę jeszcze, ale co by tu. No, może po prostu no wezmę, bo dają, no. To mamy, kolta zwykłego mamy, no już, oj, więcej nic nie mogę. A, możemy każdym autem, tak? Już teraz. No ale to pojedziemy do Lukasa, pojedziemy, no. No tylko auto by mi się jakieś przydało. Ej, dajcie już obojętnie jak ja do tego Lukasa dojadę. Wiem, mogę wsiąść w kolejkę. I też raczej bez problemu dojechał. Dobra, tak jak mówiłem, to już będziemy obojętnie jakie. O, może. O! Nie, musimy byle jakiego! Piękne, fajne, szybkie autko. Dzień dobry. Pożyczam. Nie oddam. Do widzenia. Zaraz będziemy przy Lukasie. O, a ty. Będzie trochę dłuższy ten odcinek. No tak, wiecie jak to jest. Zawsze. Raz jest krótszy, raz jest dłuższy. Znacie to przecież doskonale. Policja. Benzyny nie ma. Dobra, pojedziemy trochę. Ale jak będzie, to zatankujemy. No tak to jest, słuchajcie. Gościu tutaj na rezerwie, jak tak można? Powinien przewidzieć to, że chcemy ukraść mu auto.
i powinien mieć zatankowane. Co to jest? Skandal. A najgorzej, że totalnie, wiecie, nie mam zaznaczonych, nie? Więc... No ale myślę, że taki kawałek damy radę przecież. Tanie od kiedy się pali kontrolka. No już jesteśmy, Lukas. Mam nadzieję, że Lukas specjalnie nie będzie kazał nam tu, nie wiem, coś kraść jakoś mocno. No bo nie chcę tracić życia, tak? Bez sensu, że tak powiem. Hey Luca, I need a powerful car and fast. Wow, hey, I was just about to call you. I also need a quick favor and a car ride. A jednak, no dobra. What do you need? I promised to bring some guy a delivery and I can't get out of the shop today. Hey, could you take it to him? Okay. I ain't done no deliveries yet, sure. Now make sure nothing happens to the guy before you give it to him. He's passing it on to someone else, and if something happens to him, the whole deal's ruined. And is something likely to happen? Well, you know, you never can tell. Where do I find this guy? On the plot under the Hoyston Bridge crossing the downtown. His name's Dick. Before you give it to him, make sure you ain't followed. Here it is. No dobra, zrobimy to, ale wiecie co? Gra nam się zapisała. No faktycznie trochę odcinek trwa. Myślę, że miałem nadzieję, że po prostu da nam jakieś auto i naprawdę tak myślałem. Że da nam jakieś auto i jedziemy, nie? A tu jednak mamy jeszcze misję do wykonania, więc myślę, że tutaj sobie na razie zakończymy ten odcinek. Ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli odcinek się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na kanale, na dole przycisk subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem, będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Dłużej was zatrzymywać nie będę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!